Dzień dobry Państwu, tu arcymistrz Marcin Tasbir. W miniony weekend rozgrywaliśmy drugi zjazd Ekstraligi Polskiej na rok 2018 we Wrocławiu, w najbardziej reprezentatywnym miejscu tego pięknego miasta, czyli w Sky Towerze. Spotkali się szachiści i po 6 rundach, czyli po 2 zjazdach, prowadzi samodzielnie Vasco Hetman GKS Katowice z kompletem 12 punktów. Na drugim miejscu znajduje się Wieża Pęgów punktów 10, Beniaminek, także miłe zaskoczenie. Na trzecim miejscu ex aequo KS Cilon Gorzów Wielkopolski i Votum Polonia Wrocław punktów 9. I na miejscu piątym Akademia Szachowa Gliwice punktów 8. Między tymi drużynami zostaną rozdane medale po trzecim zjeździe w Katowicach. Drugi zjazd obfitował w wiele ciekawych partii. Postanowiliśmy wybrać partię z meczu mojej drużyny. Zresztą znajduje się teraz w siedzibie Polonii Wrocław. Partia Mateusz Bartel, Jurij Kryworuczko. Mateusz grał białymi. Zaczął nietypowo, bo od ruchu F4. I po ruchu D5, G3. Mateusz ma w swoim repertuarze czarnymi wariant leningradzkiej obrony holenderskiej, dlatego odwrócił kolory i teraz Jurij zagrał skoczek C6. Tutaj czarne mogą chcieć zagrać E5 za chwilkę, już naciskają na centrum i nastąpiło D4, moim zdaniem odbiły wartości ruch. Już w trzecim ruchu lepsze, normalniejsze było skoczek F3, natomiast po D4 czarne od razu atakują na skrzydle królewskim. Oczywiście białe no nie chcą zagrać H4, no bo proszę zobaczyć, jakby to wyglądało w ogóle. Już tutaj jeszcze tylko E3, C3 i chyba warcaby byśmy zaczęli grać. Dlatego oczywiście Mateusz wykonuje skoczek F3 ruch i następuje poświęcenie jakości za inicjatywę i E5. Bardzo silne uderzenie w centrum. Tutaj grozi hetman H4. Mateusz wykonuje jedyny ruch, goniec E3. Na przykład DE mogłoby się skończyć naprawdę katastrofalnie dla białych z uwagi na ruch goniec C5 i teraz czarne rozwijają atak. No, wystarczy spojrzeć na tego króla, że stoi on przed swoimi figurami. Już coś jest nie tak. Także tutaj na przykład C3 to hetman F4 i czarne rozwijając się tworzą coraz bardziej niebezpieczny atak. I tak jak Maria Konopnicka pisała, gdy poszedł król na wojnę, tylko że tutaj raczej skończy on jak Stach z owego wiersza. Tutaj oczywiście atak czarnych jest zbyt silny i białe szybko by przegrały, no na pewno nie z takim królem na A4. No na przykład po królu A5 już mamy piękny mat, goniec B6, pięknego mata. Także tutaj dlatego goniec E3, hetman H4, goniec F2. Hetman bije F4, czarne mają jakoś mniej za pionka i doskonały atak. Świetna inicjatywa, zresztą tutaj ukraiński arcymistrz pokazuje, dlaczego jego ranking jest tak wysoki, świetnie prowadzi grę. Zobaczmy skoczek C3, na razie całkiem logiczny rozwój partii, ED, skoczek B5. Oczywiście nie można było za bardzo skoczek D5 z uwagi na wariant skoczek bije D5, goniec bije D5, goniec B4 szach, król F1 i goniec D2 z ideą, żeby postawić gońca na E3. Później oczywiście zagram gdzieś gońcem na D7 powiedzmy, bądź na G4, bądź na H3 i zroszuję długo i atak czarnych będzie zbyt silny. Także tutaj dlatego skoczek B5, grozi tutaj goniec G3, dlatego nastąpiło skoczek E4, roszadka i skoczek bije F2. Teraz Mateusz chciał już pewnie zagrać goniec bije D4 bądź goniec G3. Dlatego skoczek bije F2, wieża F2, hetman E5. Goniec bije D5, goniec E6. Oczywiście brać na D5 nie można z uwagi na widełki i to nawet takie potrójne. Także tutaj goniec E6 jak najbardziej normalny ruch. Rozwijam się. Przy okazji chcę zrobić długą roszadę i próbuję wymienić obrońcę białego króla, więc goniec bije E6, F bije E6 i hetman D3 i długa roszada. Czarne mają pionka za jakość, ale pozycja białego jest straszna, strasznie zła.
i skoczek A3 nastąpiło. Możliwe, że lepsze było wieża AF1, natomiast pogonie C5, A4, A6, skoczek A3 i skoczek B4. Pozycja czarnych jest oczywiście świetna. Tutaj plan może być skoczek D5, skoczka, żeby na E3 podrzucić. Pozycja króla, osłabiona pozycja króla jest przyczyną problemów białych. Skoczek A3 było w partii, goniec E7, wieża AF1 i hetman D5, ruch, który wygląda bardzo dobrze, bardzo zdrowo. Hetman atakuje na A2, dodatkowo mogę chcieć zagrać skoczek E5 bądź E5, E4. Natomiast lepsze było skoczek B4 natychmiastowe i po hetman F3, goniec F6. Pełna kontrola pozycji przez czarne. Natomiast po hetman D5 należało zagrać hetman B3, chociaż i tutaj czarne w podanym wariancie stoją wyśmienicie. Natomiast Mateusz zagrał wieża G2 i białe, czarne zaczęły konsumować pionki. Także już mamy dwa pionki za jakość i wolniaki na skrzydle hetmańskim. I tutaj nastąpiło wieża H8, grozi bicie na H2, dlatego H3 i A5. Czarny po prostu idzie pionkami, chce A4, A3, A2, A1 nowego hetmana dorobić. A jeśli białe będą próbowały bronić się przed tym, to zawsze są problemy z wieżami lub ze skoczkiem. Także tutaj Mateusz oddał na E7 wieżę za dwie lekkie figury. Niestety dla niego, na nieszczęście dla niego, wieża G8 szach i okazuje się, że atak czarnego jest już nie do odparcia. Skoczek G3, po ruchu hetman F3 nastąpiłoby hetman C1 z właściwie natychmiastowym matem. Także po skoczek G3 hetman H4, podwójne uderzenie na wieżę, na skoczka, to nawet potrójne, bo jeszcze na pionka. I białe nie mają, mogą zagrać wieża H7, ale po ruchu hetman G3 ich pozycja jest po prostu beznadziejna. Ta wieżówka jest oczywiście przegrana z uwagi na to, że te dwa pionki wolne A i B odnajdą drogę do pola przemiany. Także bardzo ładna partia pokazująca, na czym polega inicjatywa i co znaczy inicjatywa w rękach zawodnika, który legitymuje się rankingiem ponad 2700 punktów. Także teraz będę zaproszę Państwa również do obejrzenia partii pań. Natomiast zapraszam dzisiaj na godzinę 20 na elektryzujący mecz. Jan Krzysztof Duda będzie grał z rosyjskim arcymistrzem Griszczukiem. Także zapraszam na platformę Twitch. Czeską Polska będzie na żywo komentarz jednego ze streamerów czeskoma, także warto oglądać, warto kibicować. Przypomnę, że Jasiek już wygrał z sfaworyzowanym Rosjaninem Sergiejem Karjakinem, z którym nomen omen również raz wygrałem, ale to było do lat 10, kiedy on miał 8 lat, a ja 10 w Mistrzostwach Świata w Oropesa del Mar. Lepiej roku nie wspominać, bo to aż wstyd. Natomiast naprawdę zapraszam na dzisiaj na godzinę 20 na platformę Twitch Czeską Polska oraz zapraszam do oglądania partii, skomentowanej partii pań. Dziękuję bardzo i do zobaczenia, do usłyszenia.